Cześć, witajcie detailingowy dziadzia. No i co? Moja ulubiona powłoka. Zapraszam cię do testu trwałości. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every space, no privacy. And silently it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders. Like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck. Under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can fuck me up. Mam nadzieję, że kliknąłeś sobie w propozycję filmu, na końcu filmu. I teraz tak, słuchaj, aplikacja w październiku, powłoki. Do tej pory myte tylko szamponikiem i wiadomo, jakieś tam pianki. Nieraz szamponik się zmienią. Oczywiście myte cały czas neoksalem, jeżeli nic nie testuję. Od tamtej pory powłoka niczym nie była uzupełniana. Nie była, że tak powiem, odtykana. Minęło więc 8 miesięcy i prawie 9 tysięcy kilometrów, podejrzewam, bo niestety nie zapisałem aplikacji przejechanych kilometrów i dopiero pierwsze hydro kurczę w grudniu. Także no ponad miesiąc, prawie dwa, pierwsza hydrofobowość. Teraz tak, autko jeździło ponad tydzień. Pogody mamy jakie mamy. Dzisiaj mamy, tak jak mówiłem, 10 lipca dokładnie. I no jest w kratę, kurczę, dlatego zrobiłem prełoż z samego tyłu, żeby ci pokazać, jak zachowuje się powłoka. Tutaj mamy hydro przed myciem. Zobacz, jak siedzi. Jak wściekła. I teraz tak, powłoka przy jednej aplikacji ma wytrzymać 18 miesięcy. Przy aplikacji, przy dwóch warstwach, przepraszam, do 24, czyli 2 lata. Czy wytrzyma? Moim zdaniem tak, bo na tyle kombi, wiadomo, nie ma fantastycznie, więc tutaj jest naprawdę dobrze. Pozwolę sobie teraz umyć szamponikiem. W dalszym ciągu jest rewelacyjny poślizg. W dalszym ciągu jest fenomenalne oczyszczanie, naprawdę. Na chwilę obecną z takich szybkich, łatwych powłok ta jest dla mnie mistrzem. Co lepsze, dla mnie powłoka, stosunek przyciemnienia do połysku miażdży na chwilę wszystko, co do tej pory miałem. Naprawdę, jedyny minus, smród przy aplikacji. No niestety, niestety tak to jest. Czyszczę rękawice. Przed zimą będę chciał wrzucić filmik z odtykania tego łobuziaka, czyli wjechać z jakąś ostrzejszą chemią i zobaczymy, co wtedy powie. Zobacz, co się dzieje. Spójrz na krople. Obłęd, co? Tu spod kół, wiadomo, dostaje strzała niesamowicie. Zjazd rewelacyjny. Zobacz, co się dzieje. Obłęd. Mistrzowska powłoka, naprawdę. Ja nie widzę minusów tej powłoki. No, użytkowanie tej powłoki to jest bajka. Naprawdę. Tutaj piana neutralna zimą zdejmowała brud fantastycznie. Idealna, idealna powłoka. Jeżeli ktoś chce zacząć zabawę z powłokami, ta będzie idealna.
Aplikacja jest rewelacyjna, maska na twarz i ogień. Jestem w stanie się pokusić, że nawet położysz ją pod chmurką. Z tego względu, że ja kładąc ją w temperaturze 8 stopni, słuchaj, dałem jej chyba 3 dni, wyjechałem w deszcz i zobacz, siedzi. Jest. Zobacz na hydro. Rewelacja, co? I tu widać to odcięcie, co zrobiłem. Bajka. Teraz jeszcze, o, wezmę sprężone powietrze i pokażę Ci, jak wygląda, jeżeli chodzi o odcięcie. Zobacz osuszanie. Wszystko zjeżdża. Oczywiście rysy dodatkowe już są, jak to z tyłu w bagażniku, wyjmowanie zakupów, te sprawy. Ja uważam. Rodzina no też uważa, ale nie tak jak ja uważam. Ona widać, że delikatnie ten połysk straciła, że potrzebuje już odetkania, ale to popełnię, słuchaj, zimą. Przed zimą, zobacz, widzisz? Mam nadzieję, że widzisz. Widać jeszcze przyciemnienie, widać lepszy połysk. Obłęd. Kropelki, zobacz, kurczę, rewelacja. Tutaj siedzi też ciekawa powłoka, która jest roczna, ale ona też przy stosownym dbaniu dociągnie 2 lata, ale to innym razem. No dobra, słuchaj, no cóż, no następny film, jeżeli chodzi o trwałość, to będzie serwis tej powłoki. Myślę, że to będzie przed zimą, czyli październik, listopad. Będę chciał ją dogłębnie doczyścić i możliwe, że czymś uzupełnić, albo i nie, albo nie będę uzupełniał. Po prostu ją doczyszczę, zostawię, zobaczymy, czy rzeczywiście wytrzyma 18 miesięcy. Tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. It sucks when you finally feel like giving up. Oh God, no luck. Everything feels like you're sticky stuck. I'm lost, handcuffed to the bed where I sleep. Don't give a fuck. Can't stop, unplug. Feeling overwhelmed, I think I've had enough. Gotta find a way to get some energy. Gotta find someone who's a good friend of me. I need purpose to make it all worth it. I'm still searching and I'm still learning. I want a life that's filled with memories, not a life with regret in front of me. I need focus to keep me from hopeless psychosis if I keep moping. I got nightmares in my head, I feel. That the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear. That the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. No dobrze, słuchaj, jeżeli chodzi o samą powłokę, film widziałeś, położone to jakoś w październiku, temperatura chyba 8 stopni. Ja nie byłem przekonany, że to się w ogóle przyjmie. Znaczy, jeżeli się przyjmie, to tak stwierdziłem, to krótko posiedzi. Słuchaj, ostatni filmik, który wrzucałem z testem trwałości, ładne hydro, później tak wskoczyłem z produktem, który właśnie usuwa takie klimaty z mocną zasadą i słuchaj, odcięcie cały czas było. Cały czas było odcięcie. Także tutaj tył, zderzak, a uwierz mi, że w
Kombiaku, no tył na zderzaku to jest no, tragiczne miejsce, naprawdę tragiczne. Ta powłoka pokazała pazura i to takiego zajebistego. Cały czas ta odcina jest. Dopiero później, jak wskoczyłem z pastą szwagra właśnie, bo ten włos co kładłem, dopiero wtedy, kurczę, dopiero wtedy, kurczę, zdjąłem tą powłokę. A tak nie boi się ani kwaśnych produktów, ani, kurczę, zasadowych jakoś tak. Oczywiście, jak chcesz ją zabić, to ją zabijesz. Ale patrząc tutaj na jakość aplikacji, i to jest moja ulubiona powłoka, jeżeli chodzi tutaj jakość przyciemnienia do połysku. Rewelacja. I kosztuje też 400, no ale butla jest potężna. No właśnie. I tutaj cena do jakości, to co oferuje ta powłoka, to jest mistrzostwo. Naprawdę. Na chwilę obecną z tych takich szybkich, fantastycznych powłok, to ta jest moja ulubiona. No niestety śmierdzi. To jest jedyny minus. Ale poza tym, kurczę, same plusy. Plusy dodatnie i plusy ujemne. No dobra. Z mojej strony to wszystko. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć!